zabijmy go w lesie? Ale ten, ale wystarczą na to, żeby coś tam porobić. To było bardzo nisko. I w każdym razie postawię je w miejscu, w którym mogą przysłużyć się naszym koalicjantom, w sensie takim, że tam mogą latać wrogie samoloty i te Stingery mogą zniszczyć te samoloty, ale zobaczymy, czy tam dolecimy, bo lecimy oczywiście do miejsca, gdzie istnieje wróg. Ja miałem inne wrażenie eksperymentalne, że naciskając nie miałeś wyczucia i to było takie 0-1, że naciskałeś i samolot robił bardzo mocny zwrot. Więc nie mogłeś to wyczuć. To takie, jak się grało czasami w samochodówki i nie miało się kierownicy, to trzeba było, wiesz, pukać w klawisze, nie? A nie naciskać, czyli naciskać i wtedy samochód lepiej zjeżdżał, to w DCS-ie się to nie sprawdzało. Teraz ja mówię o tych drogich modułach, czyli Full Fidelity. Ja wiem, że te Flaming Cliffs 3, czyli moduły trochę tańsze, czy tam z tego pakietu, one nie są najgorsze, jeżeli chodzi o klawiaturę. Dobra, ja to wyrzucam, bo mnie to denerwuje. Ja nie lubię mieć żadnych overlayów na ekranie. Hot ass, czyli ciepły tyłek. Takim dobrym zestawem to jest Logitech X52 albo T16000 Trasmastera. Sprawdzone jednostki i tak dalej, więc... No ale też cena ile? Powyżej 600 zł. Słyszę kogoś za sobą F5. O, gazelka! To jest w gazeli. Nie widzę, kto jest w gazeli, bo oczywiście to nie działa. Wrzucimy mu flarę do tego, do silnika. F10. Tendings, lecimy razem. Kto to jest? Shifty. Shifty, have you taken the man pads with you? Drop one flare for no and two flares for yes. No. Ok. Grunt. To ja ci powiem w drugą stronę. To jak już chcesz kupić X56, to dołóż więcej i kup Ortoga za 2,5 koła, czy tam za 2200, rozumiesz? To jest takie myślenie, nie? Jak masz zapłacić 600, to lepiej zapłacić 1000 i mieć dwie przepustnice. Ja się z tym zgadzam. Tylko jak już płacisz 1000, to może odpuść sobie te 2-3 miesiące, nie jedz batoników, nie pal papierosów, nie pij piwa i kupisz sobie coś za 2200, nie? Rozumiesz? Cześć, Jazzy. To nie jest ten Battlefield, come on. To jest ten, to jest DCS. Oj, strasznie klatkuje, czy jednak ta misja jest zdupiona. Ja obiecałem sobie, że w niedzielę zagram samodzielnie na single playerze. I prawdopodobnie to zrobimy. Polatamy jeszcze trochę i później jeszcze zestawię serwer, a przełączę się na single playera. No ale grunt, rozumiesz, że to takie jest mówienie, nie, lepiej zrobić, znaczy ja się zgadzam trochę z tobą, że czasami, odwrotnie, ja się zgadzam z inną rzeczą. Ja kupiłem X56, bo ja nie wiedziałem, czy DCS to będzie mój typ gry, nie? Więc ja kupiłem X56 i za chwilę go sprzedawałem, musiałem na nim stracić i kupowałem coś innego, więc to jest takie coś, wiesz, jak kupisz coś tańszego, to płacisz za to dwa razy, nie? Co do serwerek, to jest mój serwer, ja go odpalam tylko i wyłącznie na czas streamów. Vamos Alonso. Co za wyścig. Można zagrać, można pro, tylko jest jedna rzecz, tak? I to chyba nawet o tym nie muszę mówić, to jest chyba zrozumiałe. Że na serwerze, to jest PvP, PvE, tak? Czyli walczymy z botami, więc nie zabijasz swoich asetów, nie zabijasz swoich samolotów, nie zabijasz swoich czołgów i tak dalej, i tak dalej. Czyli zanim, wiesz, pierwszy raz chodzisz na misję, przeczytaj ją trochę, zobacz sobie na briefingu, popatrz sobie na mapy i tak dalej, i tak dalej. A ja, moje misje są takie, że po prostu robisz co chcesz. Tu nikt cię, wiesz, nie nakazuje, nie masz czegoś takiego, że w 20 minut musisz coś zniszczyć, bo coś tam. Po prostu sobie wejdziesz i znajdujesz cele i niszczysz. Gamer, lepiej
lepiej, to nie grać w gry i nie tracić czasu na pierdoły. Lepiej mieć miliard złotych w banku i korzystać z życia, spotykać się z ludźmi, rozmawiać, a nie grać w gierki. Wiesz, nie ma czegoś takiego jak lepiej. Istniejesz ty, jest twoje życie. Nikt ci nie może doradzać, co masz robić w życiu, bo to jest twoje życie. Jest tylko i wyłącznie twoje życie. Goliat, tym się nie przejmuj. To doskonale rozumiem. Jorbet, dzięki za obserwację. To nie jest... Jorbet nie był z Wiedźmina, Dwójki? Miwiórka? Lee Schifre, tak? Dzięki też za obserwację. O, krytyczny. Możesz doradzać, ale nie możesz mówić, co ten, dokładnie. Okej, okay, więc tu jest taki, takie wzgórze. Na tym wzgórzu posadzimy ma naszych panpadów mniej więcej na tych plackach. I to będzie... zaraz wam pokażę, tylko muszę trochę lecieć do góry, żeby nie wlecieć w drzewo. Z tym niebezpieczny jestem. My lecimy tu, a ja... Lecimy... Gdzie my jesteśmy? Shifty! We're lost! No! We're lost! I wanted to go there, and we are here. Why you are not saying anything? Dude! Open beta mi się zainstalowała, żeby grać na moim serwerze, musisz być na open becie. Na moim serwerze. We are in a wrong position. No! Okay, we need to adjust the plan, so... Myślałeś, że to podlasie? Ja trochę żałuję, że DCS tak słabo wygląda na ziemi. DCS jak był tworzony, był to rok 2010-2011, on wyszedł, więc wiesz, wtedy specyfikacje też były inne i tak dalej. I na tamte czasy, faktem jest, że wtedy też DCS gorzej wyglądał, ale na tamte czasy to i tak robiło wrażenie, ale DCS się mocno zestarzał, bardzo mocno. Lekcje indywidualne? Absolutnie nie. Nie ma... Ja jestem mocnym przeciwnikiem w ogóle brania ludzi za rączkę i ich uczenia od początku. DCS jest grą, której musisz odrobić własną pracę domową. I nie mówię to dlatego, że nienawidzę ludzi, bo to też jest prawda. Ale to nie jest to, że ja, wiesz, spędziłem dziesiątki godzin... As you can hear, we're flying with Gash on his stream. And we're just taking the gazelles for a little spin. It's been a while since we've flown some gazelle. Pokazać to, co ja umiem, żebyście wy z niej korzystali. I really enjoy this model, this module. I know Gash enjoys this module too, so... We're playing on his server. Twoje nauczenie to jest takie samo jak moje. Manuale, YouTube, manuale, praktyka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jestem ogromnym fanem tego, Goliat, że jeżeli przyjdziesz na streama i powiesz, słuchaj, nie mogę wystrzelić Mavericków, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, nie ma problemu, możemy to robić. Jeżeli powiesz mi, słuchaj, mam problem z wystartowaniem danym samolotem, coś mi źle chodzi, zrzucam je na lewo, na co zwrócić uwagę, nie ma problemu. Ale jak ty przyjdziesz i powiesz, kupiłem moduł, naucz mnie, o nie. O nie, to nie jest moja, tak jak mówię, ja robię streamy po to, żeby przekazać swoją wiedzę, więc jak masz pytania, pytaj. Tylko jak ja zauważę, i to było już z paroma tak ludźmi, że jeżeli ja zauważę, że ty pytasz o każdą pierdołę, zamiast wziąć manuala i poczytać o tym, to sorry, ja ci odrzucę, ja ci odpowiem pierwszy, but nobody else, just me, Gash. Powiem, że nie, there were five helicopters when we took off. I don't know what all the other guys are doing. Wiesz, tak jest. Godzinka 250 zł netto. Panie Jazzy, wiesz co? Ja wiem, że niektórzy streamerzy w to wchodzili. Oni bierali 100 dolarów, 100 euro za godzinę i powiem ci, że w związku z tym, jak DCS jest mocno zakręcony jak niszowy, to nie jest wcale duża cena. Także Goliat,
jak mówię, jak masz pytania, pytaj. Ja mam YouTube'a. Na YouTubie 2-3 samoloty już w miarę są ładnie zrobione. Tam jest dużo treści, dużo wiedzy. Ja na streamie, jak latam, dużo rzeczy pominę, bo ja nie jestem w stanie, wiesz, zapamiętać czy powiedzieć każdych niuansów śmigłowca czy samolotu. Streamy, znaczy YouTube'y, przygotowuję się do tego, robię skrypty i zazwyczaj ogarnę o wiele więcej szerszych rzeczy i tak dalej, nie? Ale tak jak mówię, jeżeli masz jakieś pytanie, nie bój się. Naprawdę moje streamy są od tego. Ja jestem otwartą osobą, ja nie gryzę i tak dalej. Jak zadasz, wiesz, takie pytanie dosyć podstawowe, ale będę widział, że to nie jest pytanie podstawowe w tej zasadzie, wiesz, że wszystko ja mam ci powiedzieć, tylko to jest pytanie podstawowe, ponieważ to jest to dla ciebie jakieś tam zagadnienie, którego nie rozumiesz. Nie wiem, co to jest BRA, co to jest AWACS, co to jest FOX 3 i tak dalej. Wszyscy się kiedyś uczyliśmy. Nie wszyscy urodziliśmy się Benjaminem Buttonem, tak? To on miał odwrotnie, nie? Nie, dobrze, on się urodził stary i dopiero umierał młody, nie? Zdobywamy tą wiedzę. Po to jest stream. Jak ja czegoś nie wiem, są czatownicy. Możemy sobie pomagać. Od tego jest stream, naprawdę. Tylko tak jak mówię, to nie jest tak, że ja biorę ludzi za rączkę. Pierwsza linia masakra, ale warto mi za to wypadnie cel. Pierwsza linia. Jaka linia? Cześć, Skorpi. Dobra. Patrzcie, co kawiar robi z nurgiem. Ci sobie cały czas piszą, nie? Zamiast wejść na jakieś komy. Ja mam problem z SRS-em, on mi się nie włącza, nie wiem dlaczego. Nie załącza się z automatu. Dlatego, nie wiem dlaczego. I... Zresztą, dlatego przestałem go uruchamiać w ogóle. Pierwsza linia? No dobrze. Trochę niebezpiecznie, ale wiesz... Powiem ci, my jesteśmy tu. Chcę przelecieć i gdzieś postawimy tego malpada tu w tym miejscu. Powiem ci, Halsey, coś innego, że dla mnie lina, którą się łapie, nie ma aż takiego znaczenia, jak to, czy jak miałeś całe podejście, jak się wyrównałeś, jaka była twoja wysokość, czy na wyjściu, wiesz, byłeś na lewo, czy na prawo, i jak, wiesz, przyziemiłeś i tak dalej. A to, jaką złapiesz linię, wiesz co, TCS może mieć jakiś tam mały desync, ta animacja tego haku jest zrobiona, bo jest zrobiona, więc ja na to nie patrzę po prostu, nie? TCS ci się zaczął crashować, a to ciekawe. Grunt, polecam ci, wiesz co zrobić, i wejdź sobie do folderu TCS, ale w Save Games, czyli tam C, twój user, Save Games, czyli zapisane gry, TCS, i tam masz folder logu. I logi wiem, że ma SRS osobno i wiem, że logi ma również DCS. Jak nie umiesz czytać logów, bo ja nie umiem, to wejdź na Discorda DCS-owego, czyli Eagle Dynamics, czyli producenta, i poproś ludzików, że masz problem, bo ci się wykrzacza coś tam, że masz loga i czy ktoś mógłby na to sprawdzić. I naprawdę tam zazwyczaj special key K, to jest Niemiec, który bardzo jest dobrą, pomocną dłonią, i on zajrzy i spojrzy i może znajdą, wiesz, błąd, nie? Podejście miałeś dość gładkie. No to właśnie o to chodzi. Ja nie jestem, ja bardzo nie lubię tego powiedzenia, każde lądowanie, z którego wyszedłeś z całą, jest dobrym lądowaniem. Nie, nieprawda. To są pierdoły. Twoje lądowanie powinno być skuteczne i poprawne. Natomiast dobrze wyrównane, pewne, tak? Musisz być pewny siebie. Natomiast to nie jest tak, że ledwo wylądowałem, jestem sierotką i tak dalej, ale wylądowałem, haha, nie. Halsey, tak? A dla mnie tankowanie w powietrzu. Uwielbiam tankować, bo... Panie cichy, nie mów tak, bo ja nie chcę być, wiesz... Tak samo ja nie lubię, wiesz, czego ja bardzo nie lubię, i mam... O tyle to się nie zaczęło wydarzać, i jak zacznie się wydarzać, to ja będę panował ludzi. Że ludzie przychodzą na czyjeś stream i mówią: cześć mamusiu, cześć tatusiu, hello daddy. Naprawdę nie masz rodziców? Jakiegoś obcego gościa w internecie nazywasz mamą albo tatą? Come on, no ile mamy lat, nie? Ja tylko nie wiem, 3 godziny zazwyczaj. Powiem ci tak, w soboty staram się zrobić 5 godzin przynajmniej, w niedzielę przynajmniej 3 godziny, i w niedzielę zazwyczaj są szybsze streamy, krótsze streamy, bo ja po takich dużych godzinach, ja jestem później wypruty i z emocji, wiesz, z myślenia, później siedzę i nic nie robię, więc potrzebuję, wiesz, w niedzielę zrobić krótszy stream, więc 3 godziny raczej polecam.
Nie, Halse, nie bój się, naprawdę. Najważniejsze w tym, najważniejsze, jeżeli chodzi o tankowanie, to jest machanie joystickiem i przepustnicą, zrozumienie tego. I cała reszta, wiesz, przychodzi. Nie tankuj, tankować można, tylko nie robić tego, wiesz, w zły sposób. Dobra, jesteśmy na terytorium wroga, ponieważ wreszcie przylecieliśmy tutaj. Teraz Kateusz strzela AGM-em 120, co leci 120 w SA-8. To SA-8 ostatnio mnie rozwaliło. I teraz co musimy zrobić, to muszę zejść niżej. Ja wiem, czy mnie coś będzie atakować. Zejdziemy nisko i spróbujemy postawić gdzieś manpadów. Trying to insert a enemy, a man, friendly manpad team behind enemy lines. Gamer, wpisz nie gasz coś tam, tylko wpisz GHS. Gamma Hotel Sierra. Po prostu. I powinieneś wyszukać te desne serwery, jeżeli jesteś na OpenBacie. What happened, Pixie? How you died? Crashed. Okej. Okay. SA-13. Where was your Petrovich with the flares? Huh? Nie. Geneza, krytyczny wpisz po prostu, wykrzyknij gasz. Zobaczysz, jaka jest geneza mojego niku. Którego wziąłem w 2003 roku? Drugim, trzecim? Jakoś tak. Nie, gasz. GHSH. Where is the action? Yeah, so MHO, we fucked up with the navigation. And we are on a different spot than I wanted to be, but we are kinda on course, so we are going right now kinda north, okay? And we're gonna set up the manpad somewhere if we survive the flight. He just warned me. That's all you need. Pixie, if somebody says to you missile, it means that a missile is in the air. Oh, Pixie. Podobały mi się pierścienie wadze. A wiesz dlaczego, Jay-Z? Dlatego, że podszedłem do tego odpowiednio. Wiedziałem, że będzie to artystyczny pierd. W sensie takim, że Amazon odchrzani to, co zazwyczaj odchrzaniają adaptacje. Że po prostu będzie tak odjechane od książek, tak jak i Wiedźmin na Netflixie, nie? Że to nie będzie Wiedźmin, to będzie po prostu luźne spojrzenie na Wiedźmina. I wiesz, jak podszedłem do Pierścieni Władzy? Jako do obrazowania świata, a nie do historii. Bo ja historię bardzo dobrze znam. Ja czytałem Symmarillion, nie wiem, z 5 razy, Władcy Pierścieni. 2 razy przeczytałem po angielsku, nie mówiąc ile razy po polsku, nie? Więc to nie była... ja nie potrzebuję, żeby oni mi mówili, co było, bo ja wiem, co było, tylko ja chciałem zobaczyć świat, wiesz, jak zbroje wyglądają, jak miasta wyglądają i tak dalej, i tak dalej. I nie zawiodłem się. Zrobili to naprawdę bardzo dobrze. I wiesz, co mi się najbardziej podobało? Bez tych klawiaturów, znaczy nawiasów klawiaturów tych kwadratowych. Gamer, wpisz GHS. Powiedziałem ci, wpisz GHS, a ty dalej mnie nie słuchasz. Czemu ludzie nie słuchają? Więc bardzo mi się podobało to, co oni zrobili i ogromnie mi się podobał ostatni odcinek, jak się wszystko wyjaśniło. Nie chcę spoilerować, ale to, co oni zrobili z głównymi bohaterami, głównym bohaterem, po prostu powiedziałem, wow, naprawdę? Było mega. Naprawdę jestem zadowolony. Jest gówniany pod względem adaptacji. Jest, po prostu jest tak bzdurny, że to się w pale nie mieści, nie? Odchodzi w ogóle, wymyślili skąd się wziął ten Mithril i tak dalej. To jest bzdura totalna, razy 50. Nieważne. Ważne jest to, jak pokazali świat. A świat pokazali bardzo ładnie. Według mnie. Oczywiście ja jestem nikim, więc mnie nie słuchajcie. Lecimy tu, dobra. Lok 29 to nie do mnie. You already trained for next. MHO, this is not a, you know, political fiction stream. This is a stream about, you know, playing a game.
RWL contact, so I just broke off just in case we take fire. Ale to mówię, to trzeba było się nastawić do tego serialu w ten sposób, bo gdybyś się nastawił jako do adaptacji Silmarillona... I oglądałem specjalnie dwa razy serial, żeby zobaczyć, wiesz, bo pierwszy to masz takie wrażenie, wiesz, nie do końca wytłumione, nie? I oglądałem dwa razy i drugim razem też mi się podobał. I pięknie ukryli główną postać, naprawdę mega. Zrobili to tak, jak powinni to zrobić. Gdzie my jesteśmy? Shifty, where are we? Okay, we are very close. Not there yet. I believe we fucked up. Yeah, let's go left. Let's go right, sorry. Oh dear lord! Pierścienie władzy, czyli adaptację Tolkienowskiego świata przez Amazon. Sudden change of direction. Because there is a SA-15, we can kill the SA-15 with the guns. What say you? Sounds good. Wiem. Ja tutaj świeżo postawiłem, więc trzeba uważać. Dzisiaj postawiłem. Push the tree top. Ustawiłem tam. No, MHO. Helicopters in DCS are amazing. The problem is that the combat in helicopters in DCS are kinda bad because the bots are too precise and they will kill you before you can engage them. So that's the wrong part of DCS and helicopters, but the helicopters in DCS, they are freaking awesome. Oh, I take it we're slowing down then. Give you more fun than typical planes. Shifty, you are searching for SA-15. She should be somewhere in here. Yeah. It'd be nice to get some notice of what you're slowing down. Fear tree, but I don't see her in here. Okay, got lock. Yeah, it's not there. Okay, so we are landing, Shifty, and I'm going to drop the man pass in here, and we can go away from this position. Spike, SA-8. Go low. And like just no, you misunderstood me. Because you said that the helicopters are bad in DCS. No, they are great. But if you love jets, the jets are also made very, very good. If you don't see the bugs, early access problems, and other stuff. Lekka i fajna. Ja uwielbiam gazelę. Jedyny problem jest to, że to co mówię, boty są za mocne, jeżeli chodzi o latanie śmigłowcem. Yeah, MHO, believe me or not, the F-18 Hornet was released in 2018, the 1st of June 2018, and before it was made, it was in progress, it was in development progress for 4 to 5 years. So we are in a point, this June, the development progress of F-18 is gonna be 10 years old. Can you imagine? They are doing one plane for 10 years. Okay, order. We've got our destination. He's inserting a manpad team. Infantry. I ci panowie teraz tutaj, F2, ci panowie tutaj mają manpady. My jesteśmy tu w tym miejscu, a dotąd dolatują wrogie samoloty. Czyli jeżeli tu coś będzie nisko, to manpady będą potrafić go zniszczyć. Okay, Shifty, we need to do something stupid right now, because we are in a far away in a enemy lines. So in here there are two ZSU 23, okay? It's gonna be one-way trip. So I'm gonna lead the way and you should kill them, okay? So you can go to this road. I'm gonna force them to shoot me and you can go through this road and kill them with the gun or rockets. Ready?
kto ich będzie zapatrywał, nikt tego nie. Okay, you just heard the plan. We're going to attack two ZSU-23s. And he's going to take lead. Let's go north. Find the road. Go to the road. And I'm going to be the bait. Sounds good. Let's go. Cześć, Kroj. Cześć, Limazulu. Wpisz SRS Pro. I SRS-a nie mamy, bo SRS z jakiegoś powodu pod któryś patchu przestał u mnie działać i po prostu nie mamy SRS-a. Więc ja nie włączyłem serwera. Zresztą, słuchaj, jak ja bym był na serwerze, to ja bym słyszał. Enfield 1-2 prosi o przejście na pas. Enfield 1-2 startuje. Enfield 1-2 w powietrzu. Enfield 1-2 podwozie do góry. Enfield 1-2 zniszczony. Enfield 1-2. Where's he going? Ty masz problemy, rozumiesz? Oh, he's taking fire. No, strzelają. They are shooting, shooting. Okay. Behind our back. Let's go. Ja nie streamuję z ludźmi, bo jeżeli... Zauważ jedną rzecz, że jeżeli streamujesz z ludzikami, to streamerzy czy ktoś skupia się nie na streamie, tylko skupia się na ludziach, z którymi lata. These targets. I co wtedy jest? Jest wtedy to, że widzowie mają tylko i wyłącznie możliwość... Ja tu zginę, ale nie masz... Możliwość, wiesz, posłuchania streamera, ale i interakcji z nim. Chociaż jeden! Nie! Wyrzućcie moją historię z przeglądarki. Ej, chyba mogę przeżyć. Kręcę się. Dawaj, okay, we got them. Do przodu. Dawaj. Looks like I've lost my wingman. Yeah, wingman's down. Może mi się uda? Shifty, you've done it! Nice! It's a shame my wingman's down. He's lost his tail rotor. See if we can see it. But I have no freaking tail. I'm gonna force the gazelle to move forward. So maybe I'm gonna have some speed. Okay, we killed them. I'm just trying to find my wingman. He's currently lost control of his aircraft. F2. Where is he? Dobra, w dół. Nie mogę jej zmusić do lotu. He's spinning out of control at the moment. Ale trying to find him. He's flaring. W dół, bo mnie ktoś rozwali. I don't see him. Where is Skończymy he? Się flaring. Oh, he's above me. Okay. He's lost his tail above me. Jak wejdziesz na serwer gamer, he's pokazuje ci się koalicja, wybierz niebieską i wtedy masz sloty. He's up there. I te sloty, które możesz używać, są bardziej szare niż ten. Jak kolektyw mam na zero, ja idę do góry. What? Samolot słyszę. O. Dawaj, gazela. Jeżeli nabiorę pędu, uratuję maszynę. SA-8 is locking me. I'm just waiting to see what he's going down. Power. There he is. Let's see if we can keep an eye on him. He's lost his tail, he's trying to auto-rotate. Zginiemy w lesie. Let's see if we can rescue him. Did Power. Oh no, he hit a tree. Oh, he's down. He's down. Taką maszynę warto ratować, wiesz, no żyjesz w niej, to chcesz ją wyratować, nie? Come on. Kateusz. Harrier. Pionowe lądowanie. Okay, we need to RTB back to base. Mission accomplished. We inserted the manpad team and took out some AAA with our gazelles. I'm going to head back to base, but I'm going to stop the recording there. Hope you enjoyed a little look at the gazelle here flying with Gash on his multiplayer server. And we flew a little mission. It was great fun. And thanks for joining me. Look forward to seeing you next time. Take care. Bye for now. Tego ogona, jak miałem